Audycja Dotyk Boga. Witam Was Michał Świderski, Beata Gibek, Mariusz Machula. I dzisiaj chcemy mówić o niesamowitej rzeczy, mianowicie o tym, jak się zakłada wspólnotę, albo bardziej, jak Bóg zakłada sobie wspólnoty. Tak? I nagramy też właśnie z Beatą i z Mariuszem odcinek zaraz po tym, o tym, jak Bóg pośród Was działa w Kleszczowie, w centrum Wszechświata. Tak? Bo to jest pierwsze miejsce, o którym usłyszałem, w którym właśnie usłyszałem, że każdy jest z czegoś uzdrowiony. Jest jeszcze drugie takie miejsce, może nagramy drugi taki odcinek. Wieszowa. To Wieszowa jest. To drugi, nie wiem, czy inne nasze filie też tego doświadczają, ale o tych dwóch wiem. Kochani, czyli chcemy, dzisiaj będziemy pokazywali, jak to jest, jak Bóg wytwarza takie środowisko wiary, takie środowisko swojego działania. I na sam początek, żebym później nie zapomniał, kilka ogłoszeń. Po pierwsze, 11 września, wieczór uzdrowienia. Wiele osób pyta do mnie, dzwonicie, kiedy będzie wieczór. 11 września, Kościół Chrystusa Króla Gliwice, godzina 19:15, tak jak zwykle. Myślę, że to będzie znowu potężny czas Bożego działania. Tak czuję w sercu, że to, że Bóg znowu szykuje coś niesamowitego na ten czas. Z takich ogłoszeń, jeżeli byliście już na kursie Nowe Życie, wiele osób z Polski było na tym kursie, to zapraszamy 23-25 października, kurs animacji modlitwy charyzmatycznej w Reptach, to są Tarnowskie Góry Repty. No niesamowity czas, kiedy uczymy się właśnie prowadzić modlitwę w otwarciu na Ducha Świętego, kiedy uczymy się posługi też charyzmatami. Oczywiście w ciągu 3 dni to tylko można jakby liznąć tego tematu, ale ten początek jest ważny. To jest właśnie taki czas. 23-25 październik też jest kurs Nowe Życie i niestety brak już jest miejsc, czyli już się nie zapisujemy. Natomiast 20-22 listopad jest kurs Nowego Życia w Knurowie. To jest ciekawa rzecz. Przyjeżdżacie z całej Polski. Na Pyskowice pierwszy telefon, który odebrałem, to że już nie pamiętam, czy Łomża, czy Łańcuch, kto był pierwszy, ale że już powiedzieli, już się zapisaliśmy. Pierwsze osoby na kurs dochodzony w Pyskowicach, prawda, z Polski. Także tutaj 20-22 listopad, tam są jeszcze miejsca, można się zapisać. Kochani, przeczytam Wam kilka świadectw też, to jest piękne, że ja mówię, że piszecie do nas dużo intencji, będziemy się modlili też w czasie tego odcinka za Wasze prośby, za wasze potrzeby, ale właśnie tak ostatnio zauważyłem, że mniej więcej tyle samo jest powoli świadectw, co intencji. Czasem intencji jest 2 razy więcej, ale to jest ciekawe, że coraz bardziej się wyrównuje ten poziom świadectw, uzdrowień i tego, jak Bóg działa z liczbą intencji Waszych próśb. I przeczytam Wam kilka właśnie takich pięknych świadectw od Was. Tutaj do nas Kazimierz z Lublina napisał bardzo fajnie, dokładnie, że w środę 24 czerwca oglądał odcinek 28 Dotyk Boga. W czasie modlitwy o uzdrowienie, dokładnie to jest podane, 35 minuta, 24 sekunda, poczuł ciepło w dolnej części kręgosłupa. Pomyślałem sobie, czyżbym został uzdrowiony? Ból w tej dolnej części kręgosłupa dokuczał mi już od jakiegoś czasu po pracach na działce, a tu nagle przestał. Niemożliwe. Bałem się przez jakiś czas poruszać, a jednak czuję się uzdrowiony. Dziś to już 6 dzień, chwała Panu. I to Kazimierz nam to przysłał. Faktycznie chwała Panu. Kazimierz, wytrwaj w wierze i wtedy to uzdrowienie będzie do końca Twojego życia, obyś dożył 100 lat, co najmniej. Następne świadectwo, Irena do nas napisała, że dzień później, 25 czerwca, doświadczyła uzdrowienia kręgów szyjnych i oczu w czasie odcinka 30. Chwała Panu za Waszą ewangelizację, w której Bóg uzdrawia. No chwała Panu, no co można powiedzieć? Dzień po dniu. A tutaj kolejne świadectwo, takie długie, Dominika do nas napisała. Wiele Bóg uczynił w jej życiu, dał jej łaskę cierpliwości wobec córki i męża, łaskę czytania Pisma Świętego w taki sposób, który dotyka jej serca, czyli że Dominika zrozumiała, jakby Bóg jej to objawił, że Pismo Święte dotyczy jej życia tu i teraz i nie jest żadną przenośnią. I jeszcze jedna taka ciekawa łaska, tu pisze właśnie Dominika, że łaska pogłębionej wiary
dzięki której modlę się w zupełnie inny sposób, prosząc z wiarą i przyjmując to, co daje mi Bóg. Natchniona odcinkami Bóg działa w rodzinie, zaczęłam się modlić nad swoją córką z nałożeniem rąk i mam natychmiastowe efekty. Tak wielkimi literami, natychmiastowe efekty i dwa wykrzykniki. Wczoraj Matyldzia, czyli córka, obudziła się z płaczem, że boli ją gardło. Bardzo kaszlała i miała gorączkę. Poprosiłam Ducha Świętego, by przyszedł do tej sytuacji, by wylał swoją moc i przyniósł jej ukojenie właśnie w tych miejscach, w których czuje ból, i by dał jej spokojny sen. Zaraz po tej modlitwie Matylda zasnęła i przespała spokojnie całą noc, a rano stwierdziła, że czuje się bardzo dobrze i nic ją już nie boli. Chwała Panu. Chwała Panu. To jest piękne, to jest piękne. Ja mam takie doświadczenie, że wiele osób myśli, że to my robimy, że to ja na przykład robię. Ludzie się mnie pytają, kiedy odkryłem ten dar czy coś. Oczywiście, że jest to jakiś dar charyzmatyczny uzdrowienia, ale my się na tym nie koncentrujemy. My się koncentrujemy na dawcy. My odkrywamy Boga, który chce to robić. I my po prostu otwieramy się na Jego działanie i On to robi. I wtedy jest pięknie. Pozwalamy Mu działać. Pozwalamy Mu działać i jest pięknie wtedy, bo On taki po prostu jest. Boga nie trzeba do tego wszystkiego zmuszać. On taki po prostu jest. I to jest cudowne. I dlatego jesteśmy zakochani w Jezusie, bo On taki jest. O. I nie myśmy Go taki wymyślili. To On nas wymyślił, a nie my Jego. To jest cudowne. I jeszcze jedno fajne uzdrowienie może. Mam to jest bardzo duży szczytek uzdrowień, ale jest ostatnie. Mianowicie Ewa. Ewa, żona Rafała, który jakby jest teraz za kamerą i kręci ten odcinek. Ewa cierpiała na arytmię serca i w odcinku 31, tam 39 minuta, 35 sekunda, dokładnie sobie zapisałem, miałem poznanie, że Bóg uzdrawia osobę z arytmii serca. Nie? Znaczy, ja to tak opisałem, bo to tak zobaczyłem, że to serce nierówno bije, że problem z ciśnieniem i tak dalej. I to było takie ciekawe, że tylko żeśmy skończyli nagrywanie tego odcinka i Rafał, to jest do Ewy, to jest do Ewy. Co się okazało, że Ewa siedziała w pokoju obok i mówi, że nic nie słyszała z tego, co myśmy zrobili, tylko to poznanie. I Ewa też nie wiedziała, kurczę, to jest do mnie. I myśmy z Rafałem wyszli z tego pokoju. Mówię, Ewa, chodź tu. Położyliśmy na nią ręce. Ewa w duchu padła po prostu, wstała i była uzdrowiona. Było tak, Rafał? Potwierdź za kamery. Potwierdzam. Głos za kamery. To właśnie potwierdził. Rafał. No i nic, słuchajcie, to jest Jezus, to jest Bóg, którego odkrywamy i odkrywamy Go cały czas na nowo, bo nas cały czas zaskakuje. To, co wydawało nam się wielkie rok temu, naraz wydaje nam się normalne. To, co teraz nam się wydaje wielkie, pewnie za rok znowu będzie dla nas normalne. Bóg nam objawi jeszcze większe rzeczy. No właśnie, dokładnie mija rok od czasu, kiedy trzeba powiedzieć wprost, nie myśmy założyli filię naszą, czyli Szkołę Ewangelizacji w Kleszczowie. To Bóg to sprawił, tak? Tak. Możemy tak powiedzieć wprost? Tak. Może, bo to może powiedzieć, to jest liderka, tak? Pani liderka, to ładnie brzmi, Beatka, tak? I zastępca. I zastępca animator, i zastępca Mariusz. To trzeba tak powiedzieć, Bóg te rzeczy czyni po prostu. Powiedzcie, w ogóle gdzie jest Kleszczów? Wytłumaczcie dla widzów, bo to cała Polska i na cały świat nas ogląda. Gdzie jest ten Kleszczów? Żeby nie mieli co, dwa Kleszczowy w Polsce. Jeden jest Kleszczów taki większy koło Bełchatowa. To jest najbogatsza gmina w Polsce? Tak. Bo tak. Oni są najbogatsi finansowo, a wy? Tak. Duchowo. A nasz Kleszczów to jest dosłownie, nie wiem, 2 kilometry za Gliwicami, czy nawet nie, bo my graniczymy bezpośrednio z Gliwicami, Brzezinką. No. Czyli jak się jedzie z Gliwic w kierunku na Rodziniec, tak. Autostradą A4 jako z Opola to jest węzeł Kleszczów. Tak. 10 minut do centrum. Ja powiem szczerze, jak ksiądz Adaś mi powiedział, że zakładamy filię w Kleszczowie, to moje pierwsze pytanie było, a co to jest Kleszczów? Tak. I kiedy przez, bo to jakby trwa, to widzowie tego nie wiedzą. Może i ja, tylko cały czas mi dochodziły jakieś takie głosy, że w Kleszczowie dzieje się coś takiego niesamowitego i tamto, i Bóg uzdrawia, i jest was coraz więcej, i gdzieś tam zaczynacie ludzi ściągać z innych tych miejscowości naokoło. I ja po prostu cały czas tylko jeden werset tyczy, tak myślę o was, nie? Kiedy myślę o tym Kleszczowie. Bóg wybrał to, co nie jest, aby to, co jest, zawstydzić. Takie mam wrażenie, że te rzeczy, które dzieją się u was,
w miejscu, gdzie ja pytam, a gdzie jest Kleszczów? Mhm. Rozumiecie? To jak za Boże tak. Zapytałeś kiedyś. Tak, tak. Tak, ale po prostu, że Bóg wybrał to, co jest małe, to, co jest niedocenione, i właśnie tam się objawia. Ja sobie tak teraz myślę, że to powstanie tej wspólnoty to było takie zderzenie dwóch faktów. Że jakby z jednej strony była chęć powstania wspólnoty po stronie mieszkańców Kleszczowa. Tak, takie pragnienie, to o czym może Mariusz powiedzieć, nie? Teraz. A z drugiej strony była jakby zgoda gdzieś tam, tak, mnie na to, żeby się stanąć jakoś tam, tak? Jakimś takim małym haczykiem w tym wszystkim, nie? I to no tylko małym, zgoda, nie tak? Małym. No. Nie, nie, bo to jakby ja w ogóle nie byłam świadoma tego, co się za tym kryje. A tak. To było duże pragnienie i modlitwa, bo naprawdę ludzie się modlili i wymodlili modli się Boga o, to, tak? O wspólnotę, tak. To jest niesamowite, to jest niesamowite. My to odkrywamy, może jeszcze powiem tylko, my to odkrywamy, właściwie nasz główny wzrost teraz w wspólnoty Szkoły Ewangelizacji właśnie z Gliwic jest przez filię, które pojawiają się nie wiadomo skąd. Kiedy zakładaliśmy pierwszą filię w Pyskowicach, to posłaliśmy tam lidera, kilku animatorów, szkolenia, wszystko. Później zakładaliśmy drugą filię, zrobiliśmy też kurs, masę energii. I później z każdą kolejną filią mieliśmy mniej tej energii, już nie mieliśmy ludzi, nie mieliśmy czasu, sił. Za dużo. Po prostu za dużo tego wszystkiego było. I ja już się modliłem i w pewnym momencie powiedziałem, koniec, nie zakładamy więcej filii. Nie? Koniec. Mhm. Mówię, nie mamy już ani jednego animatora. W samych Gliwicach nie mamy już animatorów dla ludzi nowych, którzy przychodzą, więc jak możemy kogoś dać? I powiedziałem, i stanąłem na modlitwie i mówię, Duchu Święty, koniec z tymi filiami. Dosłownie tak powiedziałem, Duchu Święty, koniec z tymi filiami. Tego jest za dużo. Tego jest za dużo. Mówię, nie mam już animatorów. Dosłownie tak mówię, nie mam animatorów. I modlę się i słyszę, jak Duch Święty mówi, że nie muszę posyłać żadnych animatorów, że od teraz będziemy zakładali filię bez żadnego wysiłku i bez żadnych animatorów. Ja wyszedłem z tej modlitwy i mówię, Boże, ale to jest niemożliwe. A mówię, ale teraz to przesadziłeś. Nie, no bo myśmy zaczęli od tego, że tam żeśmy jeździli miesiącami, żeśmy jeździli. A mówię, ale teraz przesadziłeś, mówię, Duchu Święty. To jest niemożliwe. Albo ja się pomyliłem, albo ty się pomyliłeś. Ktoś z nas się pomylił. Ale później siedzę, myślę, i stwierdzam, a jeśli z tego miejsca są gorliwi ludzie i ci ludzie przyjadą do nas i my ich wszystkiego nauczymy i odeślemy ich z powrotem, no to faktycznie jest to możliwe. Czyli nikogo nie daliśmy, powstaje wspólnota. Czyli coś, co było niemożliwe, staje się możliwe. I prawda jest taka, że teraz tak się dzieje, że gorliwi ludzie z całego Śląska naokoło przyjeżdżają na nasze tak zwane szkoły animatora, miejsca, gdzie uczą się wszystkiego, podstawowych umiejętności, które są potrzebne, żeby zakładać, prowadzić wspólnotę, uczą się, wracają do swojego miejsca i zakładają wspólnoty i związujemy się i jesteśmy jednym ciałem, prawda? I taki proces jest taki równoczesny, jak u nas było w Kleszczowie, że myśmy się formowali, jakby myśmy byli uczniami, tak, formowanymi przez Boga, a już od razu automatycznie tworzyliśmy uczniów innych, tak? Tak. Uczniów Pana, już gdzieś tam, gdzieś koło nas już. Ty byłaś chyba jeszcze ostatnią filią, ja ostatnia tak. Filia, w której żeśmy jeszcze posłali jednego animatora, ciebie. Chyba ostatnia filia z jednym animatorem. Teraz już nie ma ani jednego. Tak, ale ludzie wzrastali, bo tak jak Mariusz i ta cała siódemka, o której się zaczęło, to pierwsze spotkanie nasze wspólnie z księdzem Adamem, księdzem proboszczem, ówczesnym, tak naprawdę to już myśmy byli początkiem tych grup dzielenia i faktycznie przychodzili ludzie i myśmy już się dzielili z nimi, a w międzyczasie robiliśmy kursy, chodziliśmy do szkoły animatora naszej, tak? Myśmy byli jakby równocześnie my formowani i innych żeśmy formowali. Tak jest. Czyli jakby równoczesny proces i w pokorze przyjmowania tego. Pięknie. Powiedzcie jeszcze tylko, zaraz za chwileczkę musimy zrobić przerwę. Powiedzcie, ile teraz jest osób w Kleszczowie? Niecałe 60 osób. Czyli 60 osób. Po roku 60 osób. Ile ma miejscowość osób? 700, ale to nie są osoby. Ale chcę pokazać jedną rzecz. Mhm. Jest 700 osób w miejscowości i pojawia się wspólnota, która jest w wielkości mniej więcej 10%. Mhm. Niesamowite. Czyli w Warszawie, ile Warszawa ma ludności? Gdzieś 2 miliony? Na Warszawę to by było 200 tysięcy ludzi. Tak, wspólnota. Przyszłość. To jest przed nami, czyli do Warszawy, jesteście z Warszawy. Chcemy widzieć u was wspólnotę 200 tysięcy ludzi. Musimy zrobić chwilkę przerwy, zaraz do was wrócimy. Audycja Dotyk Boga. Jest dzisiaj ze mną Kleszczów.
jest ze mną Kleszczów i słuchajcie, chcemy powiedzieć dzisiaj, jak Bóg zakłada wspólnotę. O tym dzisiaj mówimy. Powiedzcie, od czego się wszystko zaczęło? Bo mówiliście w kuluarach oczywiście, że od modlitwy, od pragnienia. Pragnienie. Ty tam byłeś. Przez ciebie to się stało. Znaczy przeze mnie też, przez Boga, Bóg doświadczał. Jedna nasza siostra ze wspólnoty też bardzo pragnęła też wspólnoty i będąc na rekolekcjach w kościenku na grobie, przy grobie księdza Blachnickiego, modliła się gorliwie o modlitwę o wspólnotę. No i prośba ta została wysłuchana, a pragnienie wspólnoty miało więcej osób. Tylko był jakiś opór, że każdy się obawiał, jak to będzie, trochę strachu, wystarczyło zawierzyć Panu. Czyli pierwsze pragnęliście i modliliście się. I co, jak Bóg odpowiedział na to pragnienie i modlitwę? Akurat to może już potem Beata też powie, jak nastąpiło pierwsze spotkanie. To powiedz. Siostry Beaty. Tak. Po prostu zaczepiła mnie nieznana mi kobieta, tak? Z Kleszczewa, która się pytała mnie, wie Pani, mam takie... Nie wie Pani, jak to zrobić, żeby wspólnotę założyć? Więc w ogóle ja byłam zaskoczona i mówię, no wie Pani, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale ja mogę bardzo chętnie Panią zabierać co piątek do Chrystusa Króla, tam jeżdżę, tam jestem we wspólnocie. Ty mieszkałaś w Kleszczowie, ale jeździłaś do nas do Gliwic. Jeździłam regularnie do Gliwic na wspólnotę od wielu lat. I więc zaprosiłam tą Panią do Gliwic. No ale jeździłyśmy dwa czy trzy tygodnie, ale jakby już potem przeszliśmy na ty, koleżanka, ona cały czas mówi, że ona by tak chciała, ale w Kleszczowie. Czemu nam się jeździć do Gliwic? Jest dużo osób, które nie mają samochodu, są starsze. Dla nich to jest problem, ona by chciała tutaj mieć tę wspólnotę. No więc jedyne, co mi przyszło do głowy, no to pójdziemy do naszego księdza opiekuna, księdza Adama Kopela, wiem, że się zakładają jakieś wspólnoty, no przedstawimy ten problem. No i to już potem się posypało bardzo szybko, bo ksiądz Adam zaproponował spotkanie z księdzem proboszczem. Ksiądz proboszcz nas był otwarty. Ojciec Maciej Adamczewski był bardzo otwarty. Spotkanie nastąpiło tam naprawdę w przeciągu 2-3 tygodni. Udało się spotkanie zorganizować, na którym była już właśnie ta pierwsza grupa. Teraz już tych animatorów, wszyscy, którzy tam uczestniczyliśmy, już wszyscy biorą udział w warsztatach animatorów, prowadzą grupki dzielenia, już są po 2-3, nieraz 4 kursach naszych formacyjnych. I napisana została bardzo szybko wizja wspólnoty. Ale właśnie, ale zobacz, bo tak szybko żeśmy przebiegli. Tak. Ale słuchają nas ludzie, prawda, i też mają na przykład, mają to pragnienie. Oglądają nasze odcinki. My często pokazujemy, jak ważna jest wspólnota, jak ważna jest formacja, jak ważne jest to, co Bóg czyni w relacjach, kiedy się modlimy razem, kiedy się wspieramy razem. I teraz właśnie te początki, czyli co było ważne? Ważne było to, że wyście akurat uderzyli przez przypadek do księdza Adasia, a w naszej strukturze ksiądz Adam jest odpowiedzialny właśnie za filię. I czyli trafiliście idealnie właśnie do niego. Tak. Ale spotkała się grupa osób, która naprawdę nie miała żadnego doświadczenia w prowadzeniu wspólnoty, że nikt z nas tak naprawdę nie był animatorem wcześniej. Znaczy ja byłam kilka lat we wspólnocie, a reszta osób z Kleszczowa nie leżała do żadnej wspólnoty. I jakby to pragnienie ich wspólnoty było większe od tego strachu. To było tak, że już ksiądz Adaś zaraz nam cytował na pierwszej grupce naszej dzielenia ze Starego Testamentu o Gedeonie słowa tak, że tak. Masz tą siłę, którą potrzebujesz, masz, tak? Ty masz tą siłę. Tak, myśmy to od razu w to weszli. To było tak, że myśmy uwierzyli w te słowa, że idź z tą siłą, którą masz. Że więcej nie potrzebujesz. Pan ci wszystko da, co ci jest potrzebne. I razu no, modlitwy. Oczywiście, że no to powiedz, jak dał? No bo ja oczywiście ja jakby uczestniczyłem też jako lider, powiedzmy tak z daleka trochę, no w ten sposób, że Beatka do mnie na przykład dzwoniła i pytała, jak mam to zrobić? Tak, bo to był taki nieznany teren, było dużo rzeczy takich, które trzeba było gdzieś podejmować decyzje, tak żeby to... Przede wszystkim to było tak, że modliliśmy się. My wszyscy, jako właśnie ci przyszli animatorzy, te pierwsze grupy, które tworzyliśmy, oddawaliśmy się zupełnie w ręce Pana. Powierzaliśmy zupełnie, zawierzyliśmy już wcześniej nasze życie, a tam jakby to się dopiero tak wypełniało, bo tu powstała rzeczywistość. Tutaj już faktycznie przychodzili ludzie, którzy myśmy czuli, że jest odpowiedzialność gdzieś ciąży, ale myśmy tych ludzi powierzali Panu, myśmy tego nie brali na siebie, nie obciążaliśmy się ich problemami, tylko po prostu powierzaliśmy ich Panu, modliliśmy się za nich, zaraz wprowadziliśmy właśnie taki zeszyt z intencjami, jak to nazwaliśmy, gdzie wszystkich ludzi zapewnialiśmy, że Pan Bóg wysłuchuje tych próśb, że one są... I wysłuchuje. I to może to będziemy następny odcinek mówili, jak Bóg wysłuchuje. Bo zaraz się posypały świadectwa właśnie z tych wpisanych próśb. Ale to jest ważne. Wyście nie byli szkoleni w modlitwie wstawienniczej.
Nie. Żaden z nas nie był, nie był w stanie. Bo ja chcę to zasygnalizować słuchaczom. Zobaczcie, Bóg uzdrawia, dlatego że to jest Jego pomysł. Tak. Wyście nie byli ani szkoleni. No tyle, co budujemy normalnie wiarę we wspólnocie, to te wiary mieliście, prawda, bo czy na wieczorach uzdrowienia, czy normalnie u nas w czasie spotkań. Tak. Czyli można powiedzieć, że z ust dzieci i niemowląt Bóg sobie zgotował chwałę. Tak, znaczy, wiem, że taki klucz był, że po prostu modliliśmy się o wylanie, myśmy jakby nad sobą modlili się wstawienniczo. Myśmy się prosili Boga, żeby nas tak wypełnił tą miłością, że ona się wylewała na innych. Że Ty, Panie, będziesz to będzie wtedy Twoje, jeżeli Ty będziesz poprzez nas działał. Tylko w ten sposób to się może dziać. Więc jakby oddawaliśmy tak nasze ciało, umysły, nasze usta, Panie, po prostu Ty nas prowadź w tym wszystkim. Tylko narzędziami. I naprawdę myśmy się czuli tak napełnieni właśnie Duchem Świętym podczas tych naszych głoszeń, pod nasze uwielbienia, które w domu, przecież te uwielbienia były po 30 kilka osób, przez pół roku w domu prowadzone. I u mnie w domu właśnie, u Mariusza i u Reginy i Doroty, mamy Mariusza. I myśmy na zmianę przez te pół, no się do dzisiaj, przez każdy wtorek mamy uwielbienia, tylko już przenieśliśmy się do kościoła. Bo wtedy się nie mieścicie w domu. Tak. Naprawdę wszystkie meble były pocowane, 30 kilka osób, potem grupki dzielenia w pokojach i wszyscy nie chcieli do domu wychodzić, bo to wszyscy byli tak napełnieni, radośni, że bo to było uwielbienie takie, tak, z gitarami, ze sprzętem, to było prawdziwe uwielbienie. I wszyscy czekaliśmy na te wtorki. I nawet były takie świadectwa, które Bogdan mówił od nas ze wspólnoty, że na przykład chodził kiedyś na pielgrzymki i czekał, i wiele osób tak teraz to potwierdza, że czekali rok czasu na to, żeby właśnie się napełnić, te rekolekcje w drodze mieć, to teraz czekają na wtorki. To teraz mają co wtorek. A ja mówię, że nie czekajcie na wtorki, bo sobie codziennie możecie stanąć przed Oczywiście. Panem, tak? I zapraszać tak samo Ducha Świętego. I On będzie przychodził z tą miłością i będzie wypełniał. I on jakby jest cały czas przy nas. I to ludzie otworzyli się i myśmy byli świadkiem. To w ogóle jest piękne, że mogliśmy być świadkiem w ogóle, jak się Królestwo Boże szerzy. Bo ja to tak... No powiedzcie, no właśnie, bo kilka rzeczy, kilka rzeczy było takie kamienie milowe. Na początku oczywiście trzeba było, czyli ksiądz Adam od nas z ojcem Maciejem stwierdziliśmy, okej, robimy to. Czy chcieliśmy oczywiście, to, żeby to było w porządku, w kościele jakby poukładane. Wasza też odwaga, oczywiście wsparcie, też nasza formacja tak, dla was. Wy przerabialiśmy od razu... formację, to jest ważne, żebyśmy nie tylko wielbili, tylko myśmy już przerabiali, myśmy w trakcie właśnie tych spotkań już w domu, przerobiliśmy całą zerówkę. Zaczęliśmy od zerówki, nie od pierwszego roku. Chcieliśmy iść jakby zgodnie, nie chcieliśmy nic pominąć, żeby to było zgodnie z tym harmonogramem, który ma prawdziwa wspólnota. Nie chcieliśmy takich wyłomów, żeby był taki pomysł, no to róbcie pierwszy rok. Nie, robiliśmy po kolei całą zerówkę, potem cały pierwszy rok, czyli do każdego tematu przygotowaliśmy nauczania i dzielenia się. I tak trwało to pół roku. Aż faktycznie było na użytku ponad 30 osób i wtedy była decyzja właśnie, że robimy Źródła Wiary. Źródła Wiary to jest taki nasz 10-tygodniowy program, kiedy wchodzimy do parafii, zapraszamy więcej osób i głosimy słowo, prawda? Tak, to było przygotowane, bo myśmy to było zaplanowane z księdzem proboszczem, że chodząc po kolędzie, ksiądz proboszcz już rozdawał zaproszenia, tak. Jakby swoją osobą to tutaj, tak, sygnując, tak. że to jest Boże dzieło kościelne i także dlatego no, około 100 osób było uczestniczyło w tak małej miejscowości. W sensie ta statystyka jest niesamowita tutaj, prawda? No właśnie, czyli były Źródła Wiary. Jakie jeszcze takie wydarzenia? Źródła Wiary zaczęliśmy się już w lutym regularnie spotykać w kościele. Czyli też we wtorki, tak? Ale już to śpiewali, modlili, że chcemy Pana wielbić w kościele, to zaczęły się te uwielbienia i to było dla nas wielkie przeżycie. A później jeszcze wcześniej były, wcześniej... W czerwcu... Dla młodych co było? Dla młodych był program. Od września prowadziliśmy program Młodzień na Progu. Prowadziliśmy trzecią klasę bierzmowańców, przygotowywaliśmy do sakramentu bierzmowania. Mieliśmy regularnie spotkania przez 3 kolejne tygodnie w miesiącu. Mieliśmy 19 osób młodych. Z tego 10 osób było na rekolekcjach spotkania. To są rekolekcje dla nich, tak. Które są. I zostało też bardzo dotkniętych. Jest teraz grupka młodych, jest nie, 6 osób, także też aktywnie działają. Zostały tak osoby dotknięte, które wcześniej powiedzmy były w kościele, jako lektor. Ta osoba później, po jakimś czasie wiadomo, jak dochodzą, wychodzą z szkoły podstawowej, przestała służyć. Tak. Się okazało po dwóch takich spotkaniach, znowu został lektorem i do dzisiaj czyta czytanie. Amen. Teraz aktualnie uczestniczył w rekolekcji Pasja dla młodych. Czyli co jest ważne? Czyli wyście nie tylko zaczęli siebie rozwijać, tylko jeszcze weszliście od razu w posługę dla młodych ludzi. Równocześnie samemu się formując. Cały czas się formując innych. Tak. I co jeszcze? Nowe życie?
I Nowe Życie w czerwcu. I w czerwcu było... było Nowe Życie u nas w szkole. To było przedsięwzięcie, bo szkoła jest mała. Ile osób to było? Było przedsięwzięcie? 70. 70 osób. Było. 70 osób i to w całej Polsce. Żebyśmy organizowali noclegi, częściowo u nas w domu, część gdzieś tam po Gliwicach. Tak, to jest niesamowite. I to wszystko właściwie no, waszymi rękami. Tak, bo wszyscy animatorzy byli zaangażowani w te Nowe Życie. Gdybyście rok temu usłyszeli siebie, jak teraz siedzicie tutaj i mówicie, co Bóg uczynił przez was, bo jakby fajnie się opowiada, że Bóg coś przez kogoś zrobił i wiecie i tam i tak dalej, ale to przez was to się stało. Ale to jest zgoda. To jest właśnie ta w pokorze zgoda na to, co Pan ma, bo my tak naprawdę to jak jest, no to jak Słowo Boże jest światłem u mych stóp, myśmy nie widzieli tego końca, myśmy widzieli na krótko, tak to jest, tak Bóg działa, więc to wszystko jest cały czas na krótko. I nawet jak się skończyło Nowe Życie, to było dokładnie na podsumowanie Nowego Życia, na spotkaniu ekipy, były słowa poznania, przyspieszajcie. I to było dla nas takie, że po prostu byliśmy tak, skończyło się Nowe Życie i tak chcieliśmy już tak odpocząć, nie? A to było słowa poznania, nie? Przyspieszajcie. To jest niesamowite, czyli co, jeszcze szybciej nie odpuszczamy, rosnąć. Tak? Nie odpuszczamy, tak? Amen. Jeżeli słuchają nas, a wiem, że słuchają nas inne wspólnoty, może się borykacie z problemem, że nie wiecie gdzie iść dalej, nie wiecie jak się rozwijać. Weźcie sobie za przykład właśnie tych ludzi. To jest niesamowite. Ja powiem szczerze, no myśmy, jak wyście zaczęli działać w Kleszczowie, myśmy nie mieli sił, żeby posłać ci nawet drugiego animatora. Po prostu... Tak. Była Ania Spyskowicz przez jakiś czas, tak. Jak byłam chora, to też Maciek występował mnie, żeby nauczanie powiedzieć, czy coś, tak. Bo to były początki takie. I potem jakby już te osoby wracały do siebie i no, a teraz już mamy animatorów w szkole. Ilu macie animatorów już? No 7. Teraz siedmiu jest, animatorów? Tak, uważaj, tak, siedmiu animatorów. Tak, no i ile macie grup dzielenia? Ile macie grup? 6. 6 grup dzielenia? Kandydatów 7. Na animatorów jest jeszcze więcej. Także teraz jak jest szkoła animatora, się zacznie we wrześniu, to już się osoby same zgłaszają, które do młodych na progu chcą pracować. Syn mój to też już był na szkole młodych animatorów z kolei, bo on pasję robił rok temu, także on już na młodych animatorów, także już i na warsztaty, które będą we wrześniu dla animatorów. Czyli wy doszliście do takiego poziomu, że macie 6 grup dzielenia, 7 animatorów, macie jeszcze więcej kandydatów, tak, będziecie rozwijali służbę wśród młodych, będziecie rozwijali się liczebnie. Tak. Tak, ja nawet tak właśnie modlę się, panie, tak teraz już możesz dać. I był taki moment, że ja mówię, po prostu my się zatkamy, bo jeszcze nie ma tylu animatorów. Ja szczerze mówiąc, ja się też jakby globalnie tak samo modlę, dokładnie. Ty się masz, ja mówię, chcę Gliwicach, tak. Mówię, panie Jezu, ja nie mam animatorów. Ale jednoczymy się z Bytomiem, pozdrawiamy Bytom i Bytom ma dużo wolnych animatorów. O, tak, dobrze wiedzieć. Słuchajcie, to jest niesamowite. Może nas oglądacie, dziwicie się, z czego my się tak cieszymy. To jest przygoda. Wejście w Boży obręb działania to jest najlepsza przygoda, jaką ja przeżyłem w życiu. Szczerze mówiąc. Nie wiem, czy też macie to doświadczenie. To jest niesamowite, że Bóg coś pokazuje, ty to robisz i naraz Bóg otwiera nowe drzwi. Naraz się okazuje, że Bóg coś niesamowitego robi. Ale to, co myśmy przeżywali przez te pierwsze spotkania, które były, może pierwsze miesiące, to już myśmy nie mogli tak naprawdę wszyscy wychodzić z domu, z naszych domów. Nigdy się wychodzili. Nie mogli, tak, raczej nie chcieli wychodzić, a potem byśmy do siebie dzwonili, tak? To były noce przed... Po spotkaniu, po prostu ta radość i ta taka błoga radość, ona pochodziła od Boga, od Ducha Świętego. To było nienaturalne. Myśmy po prostu potrafili spać te parę godzin, jeszcze dalej się modliliśmy i po prostu no, naprawdę razem tak ze słodyczą w ustach, bo to było tak, że to było tak... Taka wynagradzająca gdzieś... No ale też mówicie, też mówiliście, że jak ksiądz Adaś kazał już się podzielić na dwie grupy dzielenia, to co żeście zrobili wtedy? Ciężko było się rozstać, bo wiadomo, więzy się takie porobiły, nie był to bardzo krótki okres czasu, w którym się znaliśmy, no ale żadna z grup, jak było, nadszedł ten dzień, że ja od następnego spotkania się dzielimy na grupy, no ale jak to już, dopiero zaczęliśmy, już mamy się dzielić, nie? Tak, że się szybko urośli, no. Tak, że tak szybko, no i... Tak, łzy się pojawiły w niektórych oczach. No i co się zrobi? No przyznajcie się. Podzieliliśmy się, byliśmy tak posłuszni, ja to miałem posłuszeństwo w wspólnocie, to było pierwsze, więc podzieliliśmy się, grupki się odbyły w dwóch domach, po czym żeśmy się zebrali i jedna grupa dołączyła do drugiej i byliśmy razem, tak? Do nocy. Nie, ale to też powodowało, że myśmy się szukali, tak? Myśmy sobie, nie wiem, robimy jakieś grille, tak? Spotykamy się prywatnie, gdzieś się szukamy, bo w tej chwili już jakby byliśmy cały czas co wtorek wszyscy razem, no to mieliśmy kontakt i dzieliliśmy się wspólnie, a w tej chwili to powoduje, że już, no... Się wzmacniać,
żeby też. Teraz też Agatę robiliśmy w ten wtorek, taką wspólnotową, także no chcemy po prostu. No taka postawa więzi takie naprawdę. To jest niesamowite. To nie jest sztuczne. No i to. Ja też mam takie doświadczenie, że faktycznie jak się z kimś modlę i Bóg nas dotyka podczas tej modlitwy, to wytwarzają się nadprzyrodzone więzi. I to, co na przykład, żeby otworzyć się przed kimś, to może trwać lata czasem, żeby tak, wiecie, taką przyjaźń sobie nazwać. W Bogu to może być kilka dni. To może być kilka spotkań. Mam takie doświadczenia ostatnio, że spotykam się z ludźmi kilka razy, ale to są ludzie całkowicie Bogu oddani. Jesteśmy w jednym dziele, w jednym królestwie, jeden Pan, jeden chrzest, jedna wiara i po prostu naraz, prawda? Jesteśmy jednego serca, jednego umysłu. Niesamowite. Ale ja myślę, że też jakby całym chyba, bo to owocem w ogóle tej wspólnoty są ci ludzie, którzy w ogóle zmienili swoje życie. I teraz te najpiękniejsze są świadectwa tych ludzi, którzy właśnie mówią, jak oni się przemieniali, że myśmy to widzieli. Jak przychodzą ludzie do wspólnoty, no myśmy sami tacy kiedyś byli zamknięci, smutni, tak, na cały świat obrażeni i potem jak człowiek się zmieniał i teraz to widzi z drugiej strony. Także tak, i to nie jest na pewno nasza żadna zasługa, tylko widzimy, jak Bóg działa tutaj. Przez swoje słowo, tak, przez swego ducha. Uzdrowienie, przede wszystkim takie przemiany serca. No i myśmy teraz na Agapie właśnie rozmawiali wspólnie, jak po prostu ludzie są radośni, jak teraz świadczą w swoich domach. No to stąd się w ogóle dzisiejszy program wziął, że ja sobie po prostu siadłem na pikniku, no tak. I właśnie i ludzie po prostu przychodzili i opowiadali, ten Bóg uzdrowił ten z tego, tego z tego, ten to. Ja sobie siedzę i słucham po prostu. No i właśnie też przyszedł Achim od was i mówi tak, no jak ja tak rozmawiam z ludźmi, to Bóg każdego z czegoś uzdrowił. I to się z tego wzięło. Tak. No, to się z tego wzięło. I o tym będziemy zaraz też mówili. Musimy teraz zrobić krótką przerwę i po przerwie zaczynamy już modlitwę i będziemy chcieli, żeby Bóg również naszych widzów i słuchaczy dotknął. Audycja Dotyk Boga. Dzisiaj mówimy o tym, jak Bóg działa w Kleszczowie. Ja tylko może tak króciutko podsumuję, że kilka rzeczy się wydarzyło. Pierwsze to było pragnienie i modlitwa twojej mamy. Też. Twojej mamy. Kilku osób i twojej mamy. Później było posłuszeństwo Beatki. Później było nasze małe zaangażowanie w sensie organizacyjne i później było wasze wykorzystywanie formacji, też napełnianie się Duchem Świętym, odkrywanie tego, jak Bóg was prowadzi. Oczywiście wszystko pod naszym, czy z Gliwic, pewną kuratelą, pewnymi korektami, prawda? Natomiast dużo było w tym waszego odkrywania, waszej przygody. Ale też żebyśmy zapomnieli o księdzu Adasiu Kopelu. Tak, oczywiście. Który nas regularnie tak wspierał, odwiedzał, modlił się i słowa poznania, uzdrowienia, to było duże wsparcie. To było naprawdę wsparcie dla nas. Tak. Mów, co dwa tygodnie ksiądz Adam przyjeżdżał, tak? I tak. Modlitwa i poznanie też, świadectwa. Też była taka jedna niedziela przed właśnie źródłami wiary, gdzie ksiądz Artur zapiął na wszystkich mszach świętych. Miał to kazanie, i zaproszenie słowo głosił i zapraszał na do wiary. Super. Czyli widzimy, ale chcemy jedno pokazać, że to jest możliwe. Że jest możliwe robienie rzeczy właśnie takich, rozszerzanie królestwa, budowanie wspólnot, przyprowadzanie ludzi, którzy byli daleko od Kościoła i dawanie im doświadczenie nie tylko Boga, ale też fizycznych uzdrowień, przemiany całego życia. Prawda? I to się dzieje po prostu. To się po prostu dzieje. Za chwilkę Beatka poprowadzi modlitwę oddania życia Jezusowi. To jest moja liderka przecież z Kleszczowa. Myśmy się przed chwilą krótko pomodlili i wierzymy, że już teraz kilka osób może zacząć przez wiarę przyjmować uzdrowienie fizyczne. Oczywiście wszyscy, ale szczególnie te osoby. Wierzę, że jest prawy bark, który Bóg uzdrawia. Czy osoba, która ma właśnie jakieś komplikacje po złamaniu. Też zobaczyłem taką osobę, która jest prawie niewidoma, widzi tylko trochę, chodzisz z białą laską, jesteś prawie niewidoma, troszkę tylko widzisz i Bóg chce uzdrawiać twoje oczy. Bóg chce uzdrawiać twoje oczy, chociaż to jest medycznie niemożliwe, ale Bóg się nie przejmuje. Bóg się tym nie przejmuje. Wierzymy też, że starszy pan, który szuka żony i Bóg da ci tę żonę. Osoba, kobieta, która ma problemy z lewym jajnikiem, Bóg to uzdrawia.
migreny, które pochodzą od kręgosłupa. Ja myślę, że to jest skrzywienie kręgosłupa i problemy z prawą nerką. Wierzymy, że Bóg was uzdrawia. Ale to wszystko, można powiedzieć, zarówno uzdrowienia fizyczne, jak i przemiana, wzrost, wszystko zaczęło się od tego jednego momentu. Często to mówię, zawierzania Jezusowi. Zawierzenia siebie, zawierzenia swojego życia, swojego działania. I to jest fundament. My się powierzamy Jezusowi. My chcemy, żeby On był wszystkim we wszystkich. I wtedy dzieją się rzeczy niesamowite. Jest tak? Jest. Amen. Beatka nas poprowadzi teraz w tej modlitwie. Jeżeli jesteś gotowy, jeżeli to jest Twoje pragnienie, to wejdź w tę modlitwę. Panie Jezu Chryste, ja dzisiaj chcę w uroczysty sposób ogłosić Cię Panem i Królem mojego życia. Zapraszam Cię, Panie, w każdą dziedzinę mojego życia. Zapraszam Cię do mojej pracy, do szkoły. Zapraszam Cię do moich finansów, do mojego rozwoju, do mojej modlitwy. Panie, zapraszam Cię, wejdź i Ty bądź Królem i Panem mojego życia. Od dzisiaj, teraz i na zawsze. Już nie ja chcę decydować o tym, co się będzie działo, ale chcę z wielką pokorą i ufnością oddać się w Twoje ręce, bo wiem, Panie, że jestem Twoim umiłowanym dzieckiem. Ty, Panie, zapragnąłeś mnie w całym dziele stworzenia. Ty już zamarzyłeś o moim istnieniu i ja powierzam teraz moje ręce w Twoje dłonie. I wierzę, że Ty mnie będziesz prowadził i chcesz dla mnie wszystkiego, co najlepsze. Przyjdź, Panie, i króluj w moim życiu. Ty masz tylko taką moc, aby rozpraszać te mroki, które są w moim sercu. Ty możesz je rozpalić Twoim światłem. Ja się z wielką pokorą oddaję pod Twoje działanie i otwieram moje serce na Twoje błogosławieństwo, które nieustannie płynie. Od dzisiaj, teraz i na zawsze bądź Królem i Panem mojego życia. Amen. Amen, amen, amen. Jak prowadziłaś tę modlitwę, ja miałem taki obraz, że osoby, które naprawdę wchodzą sercem w tę modlitwę i powierzają swoje życie Jezusowi, że takie ciężkie kajdany opadają. Ciężkie kajdany grzechu, bezradności, samotności, niewiary, rozpaczy. Takie ciężkie kajdany spadają z Twojego serca, z Twojego życia. Amen. Słowo Boże mówi, gdzie Duch Pański, tam wolność. Gdzie Duch Pański, tam wolność. I o tym chcemy mówić, o wolności, którą Jezus daje właśnie w Duchu Świętym. Chcemy się też modlić teraz chwilkę jeszcze za chorych. Mamy Wasze intencje, tutaj taka gruba teczka, są Wasze intencje, modlimy się za nie indywidualnie, ale też za wszystkie naraz. Panie Jezu, chcemy przychodzić do Ciebie, bo Jezu Chryste, Ty objawiasz nam siebie w Słowie Bożym jako lekarza, nie tylko dusz, ale też ciał. I widzimy Ciebie, Jezu Chryste, który litujesz się nad tłumami, którzy przynosi do Ciebie wszystkich chorych i opętanych i chorych psychicznie. Chcemy przynosić również do Ciebie dzisiaj wszystkie te problemy, wszystkie te sprawy. I Twoje Słowo mówi, że Ty, Panie, wyciągałeś swoją rękę, żeby chodziła z Ciebie moc i uzdrawiałeś wszystkich. Jezu Chryste, również dzisiaj ja wierzę, że kiedy stajemy w wierze, kiedy rozumiemy, że w Tobie żyjemy, poruszamy się, jesteśmy, to Ty, Panie, dotykasz naszych zmęczonych serc i udręczonych ciał. Jezu Chryste, chcę Ci powierzyć wszystkich chorych, chcę Ci powierzyć, Panie, ludzi, którzy są w sytuacjach beznadziejnych. Jezu Chryste, w Twoje imię obmywam i Twoją świętą krwią wszystkie osoby, które cierpią na raka i słuchają nas, czy oglądają teraz. Jezu Chryste, w Twoje imię uwalniam moc uzdrowienia do osób, które cierpią na wszelkiego rodzaju nowotwory, na wszelkiego rodzaju zwyrodnienia, na wszelkiego rodzaju problemy ze stawami, z kręgosłupem. W imię Jezusa Chrystusa bądźcie uzdrowieni. W imię Jezusa Chrystusa bądźcie uzdrowieni. Jezu Chryste, obmywam też Twoją świętą krwią wszelkie problemy w relacjach, szczególnie nienawiść, niewierność w małżeństwie. Jezu Chryste, w Twoje imię wypowiadam słowo pojednania i uzdrowienia. Pojednania i uzdrowienia. W
wierzę, że Pan też uzdrawia wszelkie uzależnienia od alkoholu, od nikotyny. Mhm. Też Bóg mi pokazuje pornografię. Że Bóg chce dzisiaj uzdrawiać szczególnie oczywiście mężczyzn z nałogu pornografii. Jeżeli to jest twoja sytuacja, to powiedz dzisiaj, zaproś Jezusa i powiedz: Jezu Chryste, zapraszam Cię do mojego serca, obmyj je, oczyść je, oddaję Ci moją wyobraźnię, moją pamięć, oddaję Ci moje ciało, obmyj mnie swoją świętą krwią i wyrwij mnie z tego nałogu. Amen. Myślę, że Pan też chce uzdrawiać osoby z depresji. Amen. Jest tak, jak mówisz. I zaraz będziemy nagrywali też odcinek właśnie o tym, jak Bóg uzdrawia w Kleszczowie fizycznie. I wierzę, że jest też wiele osób, które są w depresji z powodu chorób fizycznych. I jesteś w takim stanie, że nie potrafisz sobie poradzić z cierpieniem fizycznym. I już kiedy zaczynasz nawet wierzyć, że Bóg mógłby cię uzdrowić, to przychodzi taka pokusa, przychodzi takie uderzenie na zasadzie: tak, Bóg uzdrowił tą, tamtą i inną osobę, ale przecież Bóg nie uzdrawia wszystkich. I ja przecież należę właśnie do tych, których Bóg nie uzdrawia. Chcę ci powiedzieć dzisiaj, że to szatan cię oszukuje. Albo kiedy myślisz: no, Bóg uzdrowił tą i tamtą osobę z depresji, ale Bóg mnie przecież nie chce uzdrowić, bo nie wszystkich uzdrawia. To jest nieprawda. Bóg właśnie ciebie też chce uzdrowić z depresji, z choroby fizycznej, psychicznej, jakiejkolwiek, ze zniewolenia. To jest dla ciebie. Słowo Boże mówi, że Bóg nie ma względu na osobę. To znaczy, że to wszystko, co uczynił dla kogokolwiek na świecie, chcę uczynić również dla Ciebie. I będziemy właśnie o tym mówili. Zobaczycie to za tydzień, my to nagramy za chwilkę. Wierzymy, że Bóg uzdrawia już dzisiaj i będzie uzdrawiał dalej. Amen. Na dzisiaj, kochani, to wszystko. Zapraszamy za tydzień. Zostańcie z Bogiem.